No zobaczcie, jaka niespodzianka mnie spotkała. Malina ta rośnie w doniczce. Ona sobie tu już rośnie, no nie wiem, za 2 miesiące. Ale zobaczcie, ile ma pąków kwiatowych. Ja ją podlewam, ja o nią dbam. Zobaczcie, a zaskoczenie. Dzisiaj, teraz przed chwilą to zauważyłem. Jeszcze tydzień temu to nie było. Tego. Tutaj druga jest taka, też posadzona w doniczce. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie miłe zaskoczenie. Też będzie miała owoców. Tutaj z tej strony, kilka owoców zjadłem. I tutaj rośnie kolejny pęd. Jeden, drugi, trzeci. I także w doniczce, jak ktoś może, to na balkonie sobie może wyhodować malinkę. Jest taki krzaczek posadzić, tylko trzeba o niego dbać. No ja dbam o niego, on teraz tak tu sprawdzam, liście od spodu są trochę suche, tu ma przewiew. No, no troszeczkę podlewać od czasu do czasu, nie za dużo. Jest to doniczka, która ma otwory. A dlaczego? Bo jakby deszczu troszeczkę czasem napadało czy coś, żeby nie zgniła roślinka. No i zobaczcie, takie miłe zaskoczenie. Taka mała, a tutaj zobaczcie, mam, tak jak mówiłem, te duże krzaki, co jeden tutaj przycięłem. No bo rośnie badyl, już prawie 1,5 metra i żadnych owoców. I w tamtym roku też taki rósł patyk, to rósł prawie do października i nie zdążył zaowocować. Ja tam tutaj będę miał malinki, także ja się nie boję. Zobaczcie tutaj, ile na tym krzaku, na każdym krzaku po kilkanaście sztuk. No ale to jest odwdzięczenie za cały trud włożony w nią. Ona kiedyś rosła u mnie w domu, w pokoju, to była niższa niż ta krawędź tej doniczki. No, a tutaj mam w boku marchewkę, ale to tak sobie posadziłem 20 maja z ciekawości. Zobaczymy, czy coś do zimy urośnie. No. Mała, a dużo kwiatów. I o to chodzi. Nie, niech nie rosną po metr czy po dwa, niech rosną pół metra, ażeby miały dużo owoców. O, dziękuję.